No to co, no co, no fajne są, są turnieje, olimpiady. No co, karaoke najlepsze, no. Nie? Szkoda tylko, że inni nie potrafią bawić się tak jak my. Na przykład tak, o. Proszę bardzo. Momencik. Jakieś, nie wiem, no wieczorem tak, dyskoteki, karaoke. I dlaczego? Najbardziej to chyba dyskoteki, bo można się nieźle pobawić. Quizy obozowe. Te quizy to też to trochę śmiesznie. No czasami jest śmiesznie. No, żebyśmy robili coś. No, żeby nam się nie nudziło. No, co tam jeszcze? Moce kabaretowe. Karaoke. O. No, i można się pośmiać z ludzi. I że wierzą w nas, że chcemy coś robić. No. Pokazy mody, quizy obozowe, coś takiego. Właśnie gdzie niekiedy, niekiedy było. Widać, że drukowie chcą, żebyśmy... drukowie! żebyśmy robili coś. Wszystko. Fajne zawsze... jest to, że co wieczór coś się jakieś dzieje. Inne zabawy. I że nie idziemy spać od razu. I zawsze wszystko jest ciekawe. No właśnie. Nie nudzimy się przynajmniej. Rozwijamy nasze talenty. Świetnie się bawimy. Dogadujemy się jakoś. Nowych ludzi poznajemy. Możemy spędzić czas wszyscy miło razem. Można się odstresować. Trochę poodpoczywać. Tak, no tak. Bo ludzie są fajni, druhowie są fajni. No, jest co robić. No oczywiście, że chcemy. Można spotkać spoko ludzi. No nie. I to jest, każdy turnus wygląda inaczej, bo inni ludzie, inne pomysły na organizację są. No właśnie, na przykład ja. No i dobre jedzenie. Ja bym chciał wrócić. Ja też, ja też. No bo tutaj nie można poznać fajne osoby. Dużo, można pogadać, przyjaciół nawet tu można spotkać. Dużo znajomości można nawiązywać. Jestem tutaj trzeci raz i nie jestem, nigdy się nie zawiodłem. Bardzo bym chciał, ale już nie będę. No jasne, to aż do końca. Poznaje się fajnych ludzi, fajna taka atmosfera, dużo się dzieje właśnie. No i w ogóle fajnie tak. Fajnie. Sympatycznie. Owszem, na pewno. Oczywiście. No oczywiście, że chcemy, no jest bardzo miła atmosfera. Nie, no mów. Atmosfera. Nie. Miałeś kumarę. Oczywiście, że tak. Ja bym chciała. Ze względu na atmosferę, ludzi. Poznanych ludzi. Jeszcze więcej chcemy ich poznać. Najlepsze ekipy. Chciałbym się podziękować za to, że założył ten obóz. Następna. Za to, że w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby to stworzyć. Za to, że chce rozwijać polską młodzież. O! W tym kierunku. Jaki polityk. Za to, że z nami wytrzymuje. Za to, że mu się chce. Że z druhami wytrzymuje. Za założenie tego ośrodka wypoczynkowego. Ośrodka. Kurortu szkoleniowego. Za drużyznę fizyczną. No właśnie. I za dobrowe dziki. O, z Łozanki. No, Łozanki. Za to, że sprzedaję Biedronce. No właśnie. Po tańcie w cenie. Ja się kupiłem. Za to, że jest bardzo miły tutaj dla nas. Tak tyle się poświęca tutaj dla nas bardzo. No. Organizuje ten cały obóz, wycieczki różne, zabawy. Chcielibyśmy podziękować, bo tutaj bardzo fajnie można spędzić czas przez wakacje. No co, przynajmniej 2 tygodnie można spędzić. Można się dużo nauczyć. Jest fajna atmosfera, fajni przyjaciele. Można poznać ciekawych ludzi. Za to, że jest fajny obóz. Za to, że założył ten obóz. Co roku jest zawsze miło, fajnie, przyjemnie. Myślę, że za te domki. Za wszystko. No właśnie, za lata ogólnie, pracy. Że założył ten obóz, że dalej go prowadzi, no właśnie, że wytrwał w tym. I że pomimo tego wypadku bardzo się stara. Właśnie, nam, żeby nam było lepiej. Przede wszystkim, że założył ten obóz i cały czas go udoskonala, że w tym roku domki dobudowali. No i że cały czas się rozwija, coś nowego dodają. Że organizuje coś. Zawsze są jakieś fajne zabawy, co codziennie i nie ma nigdy nudy. Zawody. Za to, że tu jesteśmy? Za to, że stworzył taki dobry obóz, na którym można się wiele nauczyć. Poznać znajomych nowych. No więcej się nauczyliśmy o pierwszej pomocy.
za wspólnie przeżyte najwspanialsze chwile, za wspomnienia najlepsze, jakie mogły być. Bawiłyśmy się tu cudownie. Obóz jest the best.